No, zaczęło się bardzo dobrze dla nas. Później niestety dwa takie błędy, które spowodowały, że musieliśmy gonić wynik, ale myślę, że po pierwsze sam mecz jako widowisko myślę, że był świetny, może momentami zbyt gorąco się było na boisku, natomiast jakby z całej oceny, no to myślę, że ci, którzy byli dzisiaj na tym meczu, a były tłumy, mogą czuć się naprawdę zadowoleni z tego, jakie to było dzisiaj znowu w Toruniu piękne widowisko. Natomiast druga taka moja ocena to, że no, goniąc wynik, widziałem determinację u moich zawodników, i którzy faktycznie no, bardzo, bardzo dążyli do tego, żeby odrobić straty. Także chwała im za to i gratulacje za ich postawę. Niestety zawiodła skuteczność dzisiaj i to mocno zawiodła skuteczność. Myślę, że tutaj kilku zawodników gdzieś tam na pewno będzie biła się w piersi po tym meczu, no bo tych sytuacji było naprawdę sporo. Cieszy mnie fakt, że z tak znakomitym zespołem jak Piast Gliwice potrafiliśmy właściwie zdominować ten zespół i zepchnąć ich w wielu momentach w ich pole karne. Także to cieszy na pewno, że potrafiliśmy zdominować i narzucić ten nasz rytm i nasz styl gry. Zawiodła skuteczność na pewno i tu jest, tutaj widzę główny mankament w tym, że nie wygraliśmy dzisiaj. Natomiast no sam punkt, no dobrze, że nie przegraliśmy, bo jednak ta przewaga Piasta wzrosła. W tej chwili jest jakby dalej status quo, mamy 3 punkty, Piast ma też bardzo trudne mecze. My mamy owszem też ciężki kalendarz, ale gramy z drużynami, które na pewno są w naszym zasięgu. Stać nas na to, żeby wygrać na wyjazdach i będziemy do tego dążyli, aby ostatecznie znaleźć się po tej rundzie zasadniczej w pierwszej szóstej. To ja mam jeszcze wtedy pytanie. W przyszłym tygodniu gracie z Pogonią w Pucharze Polski, a więc taka przerwa znowu od rozgrywek ligowych. Myślę, że o tym dzisiejszym wyniku już warto zapomnieć i chyba skupić się już na przyszłym tygodniu, no bo jednak trudny rywal, Pogoń Szczecin, zdążyliście już przegrać 3 tygodnie temu tutaj w hali UCS. Teraz mały rewanżek chyba się szykuje. No na pewno, tym bardziej, że gramy u siebie i jest to okazja na pewno do rewanżu. To jest Puchar Polski, zupełnie inna jakby presja na zawodnikach. Myślę, że tutaj mam nadzieję taką, że dostaną szansę też inni w tym meczu. Oczywiście gramy o zwycięstwo i o ile to będzie możliwe, będziemy walczyć na dwóch frontach, czyli zarówno w rozrywkach ligowych, jak i w pucharze. Dobrze, że jest tak szybko mecz, bo myślę, że nic tak nie wszystko jest nic tak nie buduje dokładnie jak rytm meczowy, i to, że jest okazja, żeby te błędy poprawić, i mam nadzieję, że zawodnicy również tak właśnie potraktują mecz z Pogonią. Prawda, że zostało zachowane status quo, czyli te 3 punkty przewagi. Na pewno przyjechaliśmy tutaj, jak każda drużyna walcząca o górę tabeli, tu wygrać i powtórzyć ten wynik, który był w Gliwicach. No, jest to ciężki teren, wiadomo, że tutaj się łatwo nie gra. Udało się Toruniowi z nami zremisować, bo to my prowadziliśmy i byliśmy blisko zwycięstwa, ale myślę, że na przestrzeni całego meczu jestem zadowolony z drużyny za to, że zostawili kawał serca tutaj, i myślę, że z tego punktu też jestem zadowolony. Myślę, trenerze, że na pewno duża w tym zasługa bramkarza, ale także i obrony, bo naprawdę momentami broniliście w drugiej połowie, w szczególności broniliście szczególnie własnej bramki i staraliście się kontratakować. Myślę, że chyba to ten element, a więc defensywa, szczelna defensywa spowodowała, że tutaj wywiedzieliście ten punkt. Na pewno zakładaliśmy to, że będziemy tutaj, jeśli się dobrze wynik ułoży korzystnie, będziemy prowadzić, będziemy się bronić, i jest to normalną rzeczą. Na pewno no, nad tym elementem też żeśmy pracowali przez cały tydzień przyjeżdżając tutaj. No, z drugiej strony trzeba pochwalić chłopaków, że cały czas grali pod tą presją, cały czas grali i bronili się do przewagi. A no, też można pochwalić naszego bramkarza, no wiadomo, że też uratował nas wynik, dwa karne, przedłużany, krótki karny, no też duża w tym jego zasługa, ale także i całego zespołu. No, absolutnie, to jest dobry wynik. Myślę, że przed meczem nie pogardzilibyśmy takim wynikiem, na pewno nie jechaliśmy tutaj po to, żeby zremisować.
przepraszam, żeby odpuszczać w którymś momencie, ale z przebiegu spotkania to jest, myślę, remis zasłużony, bo obie drużyny miały swoje momenty w meczu. Pierwsza połowa na naszą korzyść, druga połowa, myślę, że z inicjatywą Torunian. Ale sytuacji, myślę, klarownej takiej był remis i to też przełożyło się na bramki. Myślę przede wszystkim, że twoi koledzy w defensywie, ale szczególnie ty, zagrałeś naprawdę kapitalny mecz, broniłeś wszystko, dwa karne obroniłeś w tym spotkaniu, w dodatku byłeś takim tryskającym wulkanem energii w tym meczu zdecydowanie, bo mobilizowałeś, krzyczałeś może na sędziów tym także, ale to też gdzieś wpływa na boisko. Już kolega cię pytał o sam wynik, ale sam z siebie jesteś naprawdę zadowolony, jeżeli chodzi o tę rywalizację? Myślę, że sam z siebie mógłbym znaleźć rzeczy, które mógłbym w tym meczu zrobić lepiej. Na pewno myślę, że do całego bloku obronnego przy dwóch straconych bramkach to były takie akcje, w których Torunianie znaleźli nasz błąd, wykorzystali go, a skoro znaleźli nasz błąd, to znaczy, że mogliśmy się lepiej zachować w tych sytuacjach. No, nie ma co narzekać, to futsal to jest gra błędów, popełniliśmy ich w tym meczu, w tym spotkaniu po równą ilość i skończył się mecz remisem.